Wyniki Columbus Energy nieco gorsze niż rok temu, na co wpływ miała z pewnością pandemia, jak żeby inaczej. Prezes spółki Columbus Energy Dawid Zieliński jest naszym gościem. Witamy serdecznie panie prezesie w Biznes24. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie również. Z kronikarskiego obowiązku te wyniki 13,5 miliona w ubiegłym roku za pierwszy kwartał, w tym roku 8 milionów, prawie 600 tysięcy złotych. Z czego wynikał ten spadek? No powinniśmy patrzeć na EBITDA. EBITDA jest taka sama, przychody nam urosły 25% rok do roku, więc tutaj jakby wpływ na zyski mają nasze inwestycje. W tym tylko w ostatnim półroczu zwiększyliśmy zatrudnienie o 55%. Wydaliśmy furę pieniędzy na nowych, świetnych specjalistów, inżynierów, menadżerów, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego skoku i skalowania. Rok temu prowadziliśmy jeden projekt tak naprawdę, czyli operacyjną sprzedaż fotowoltaiki. Dzisiaj sprzedajemy fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii. Przygotowujemy się do elektromobilności, no i rozbudowujemy moim zdaniem największy portfel deweloperski farm fotowoltaicznych w Polsce. No właśnie, chcecie dobić do 1 gigawata. Jak rozumiem, to będzie pierwszy przystanek w rozwoju tego portfela i poszerzaniu jego mocy. Dlaczego tak bardzo zależy panu na tym, aby taki portfel stworzyć? Co chce pan przez to osiągnąć, jeżeli chodzi o waszą spółkę? No dzisiaj jesteśmy w Polsce w miejscu, gdzie cały system energetyczny transformuje się. To nie tylko fotowoltaika, to też wiatr na lądzie, zmiana ustawy, offshore. Przygotowania są do projektowania elektrowni atomowej. Bełchatów się psuje, w cudzysłowie UPS świetnie zareagowało, ale jak wiemy, te problemy będą wracać. No i ta energetyka rozproszona to nie tylko instalacje na dachach, ale właśnie też farmy fotowoltaiczne. Mamy ich mieć dużo w Polsce. No my dzisiaj taki portfel, który rozwijamy, to jest prawie 6 gigawatów mocy. Chcemy wybudować w najbliższym czasie minimum 1 gigawat. To są inwestycje na poziomie 3 miliardów złotych. A w perspektywie mamy ambicje, na razie to nie są plany, tylko ambicje, żeby suma inwestycji, nakładów inwestycyjnych na farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w portfelu naszym własnym Columbus Energy było to 10 miliardów, czyli ponad 3 gigawaty mocy. Oczywiście trzeba na to trochę czasu poświęcić, pracy, to nie będzie za rok, za dwa, ale ten portfel spowoduje, że przez kolejnych 25 lat i dłużej będziemy mieć pasywne dochody, dzięki czemu będziemy mogli naprawdę bardzo pięknie pokazywać i udowadniać naszą wartość, tak jak nas inwestorzy widzą na giełdzie. Jak sam pan powiedział, również elektrownie wiatrowe, rzecz dość kosztowna, choć opłacalna, bardzo opłacalna z tego co mówią specjaliści na rynku. Czy są jeszcze jakieś obszary, w które chcecie wejść w najbliższym czasie, o których może pan powiedzieć i zapowiedzieć u nas? No to, co jest fantastyczne, to nasza spółka portfelowa Saule Technologies w piątek oficjalnie otwieramy pilotażową linię produkcyjną, pierwszą na świecie drukowanych ogniw perowskitowych. To jest przełom technologiczny naprawdę na skalę europejską, jak nie światową. Z drugiej strony rozwijamy usługi IT do zarządzania energią, tokenizacja energii, łączenie ładowarek właśnie z farmami, ładowarek do elektryków z farmami, z energią w domach, z magazynami energii, z pompami ciepła. To wszystko to będzie jeden zamknięty ekosystem, w którym my jako Columbus chcemy pełnić rolę agregatora i znów pasywnie zarabiać również na tym i wspierać naszych klientów, dając dodatkową wartość przez najbliższe dekady. To nie jest jakby biznes na chwilę, że sprzedamy, zarobimy. Stąd też jakby takie krótkoterminowe, kwartalne wyniki, one nie są istotne. Istotny jest przychód w tych wynikach, czyli jak się rozwijamy, jak nam rosną aktywa, a to rośnie no. Można te słupki sobie porównać, no to one są niesamowite. Panie prezesie, powiedział pan o tym, że w piątek otwarcie pierwszej fabryki drukowanych ogniw perowskitowych. Jak pan sądzi, czy one będą, czy ta fabryka będzie dochodowa od początku, czy, a jeśli nie, to kiedy chcecie uzyskać zwrot z tej no, dosyć potężnej inwestycji rozwiązania technologicznego, które było stworzone przez polską naukowczynię pod opieką również waszą od kilku miesięcy? Ta fabryka to jest fabryka pilotażowa, czyli to jest linia produkcyjna, która ma udowodnić, że da się przenieść laboratoryjny koncept i badania na po prostu linię produkcyjną. Ta fabryka będzie dzisiaj dostarczać ogniwa perowskitowe, które będą dedykowane biznesowi IoT, zintegrowanym elementom budynków, jak łamacze światła. To nie będzie wielka skala dzisiaj, więc ta dochodowość na pewno jeszcze na tej linii produkcyjnej nie będzie jej można tak łatwo i szybko uzyskać. Natomiast jest to niesamowity krok do tego, żebyśmy mogli teraz zacząć pracę i bardzo dynamiczną pracę nad studium wykonalności
fabryki, która będzie już bardzo dużą fabryką, gdzie będzie można drukować ogniwa perowskitowe na skalę, no powiedzmy, setek megawatów mocy. To mówił, proszę Państwa, Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. To ja jeszcze na koniec zapytam Pana, kiedy chcecie wejść na rynek główny giełdy papierów wartościowych? No, plan mamy, żeby to zrobić w tym roku. Jak dobrze się zepniemy, więc tak brutalnie, to będzie to trzeci kwartał. Będziemy śledzić w takim razie. Trzymamy kciuki. To mówił, zapowiadał i obiecywał Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. Bardzo dziękuję za rozmowę.